Będę kontynuował dzisiaj i zakończę rozważanie Psalmu 107. Na samym początku byłem poruszony pierwszymi trzema wersetami, które rozważaliśmy i mówiłem o Jego dobroci, o Jego łasce. Mówiliśmy, w jak praktyczny sposób Jego łaska i dobroć została nam objawiona, została nam okazana i że Jezus zapłacił życiem za to, abyśmy mogli doświadczyć jego łaski, jego mocy. A dzisiaj chcę skupić się na tym, gdzie jego łaska i dobroć objawiła się w konkretnych przypadkach, w konkretnych sytuacjach w życiu ludzi, którzy są opisani w tym psalmie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli, zobaczyli i byli świadomi i że ta boża cierpliwość, boża łaskawość jest niezwykła, jest zdumiewająca. My byśmy może zupełnie inaczej postąpili, ja często inaczej bym reagował. Czasami bym taka, miałbym taką ochotę po prostu dołożyć jeszcze i powiedzieć: A dobrze! Ale to jest nasza ludzka cielesna reakcja. Pamiętacie, jak. Jezusa jakaś wioska nie chciała przyjąć. I uczniowie wpadli na genialny pomysł: Panie, ześlemy ogień z nieba, zrównamy z ziemią, ale Jezus im mówi: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Pan jest dobry, pan jest łaskawy, i my nieraz, wy... nieraz zareagowalibyśmy bardzo cieleśnie, w cielesnym. Sposób, a Bóg mówi, nie jesteście tego Ducha, tego świata, ale musicie podążać działać w przeciwnym kierunku w Duchu Bożym. A więc zobaczmy, jak Bóg reaguje. Zobaczmy, jak Bóg działa. Tam gdzie często można byłoby powiedzieć, no już lepiej, żeby Pan Bóg sobie dał spokój. I tutaj w tym psalmie 107 mamy takie. W sumie jest pięć sekwencji, ale cztery odnoszą się do konkretnych typów ludzi, grzeszników, którzy w różnoraki sposób próbują, e, testują Boga, Jego cierpliwość, Jego łaskawość, Jego dobroć. Od czwartego do dziewiątego wiersza czytamy: Błądzili po pustyni. Po pustkowiach, nie mogli znaleźć drogi do miejsc zamieszkałych, dręczył ich głód i pragnienie, byli też bliscy załamania. I wtedy w swojej, nie, w swojej niedoli wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia, poprowadził ich prostą drogą, także doszli do miast zamieszkałych przez ludzi niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Gdyż nakarmił spragnioną duszę, a jej głód zaspokoił dobrem. Tą pierwszą grupę nazwałem od słów, które tutaj są użyte, czy słowa, to są błądzący grzesznicy, błądzący człowiek. Zwróćcie uwagę, oni błądzili, bo błądzili po pustyni. I wielu ludzi dzisiaj, chociaż wokół jest pełno ludzi, czuje się, jakby szli po pustyni swojego życia. Są samotni, są jakby pozostawieni sam, samymi sobie. Oto nie znajdują też nikogo, który byłby z nimi w ich trudnym położeniu, w ich, w ich trudnym czasie. I są to ludzie, którzy błądzą, gdzieś dali się oszukać i poszli nie taką drogą, jaką powinni iść, i zamiast błogosławieństwa, zamiast powodzenia, oto. Znajdują się w miejscu suchym, w miejscu, gdzie nie ma błogosławieństwa, i nie mogą odnaleźć miejsca odpocznienia, nie mogą odnaleźć takiego spełnienia w swoim życiu. Nie mają dla swojego duchowego życia przystani. Oni chodzą, szukają, ciągle błądzą, jakby po omacku. Mogę powiedzieć, że są duchowo i fizycznie głodni. To, co dzisiaj na początku brat Wojciech czytał: głodni, spragnieni, błądzący ludzie. I zwróćcie uwagę, że Pan Bóg ich tutaj nie usprawiedliwia, że oni błądzą. Oni dokonali pewnych wyborów i dlatego błądzą. Może nie zwracali uwagi na to, co Bóg do nich przemawiał i dlatego błądzą. Wiecie, człowiek, który błądzi, nie wie, gdzie idzie. Nie wie dokąd zmierza. On nie ma kompletnie pojęcia, dokąd go ta droga, którą idzie, poprowadzi. Czasami niektórzy uważają, że będzie wszystko w porządku. I kaznodzieja też mówi, że jest droga, która wydaje się dobra, ale w końcu prowadzi na śmierć. Może ci się różnie wydawać, słuchajcie, możemy być dobrej myśli o tym, co się dzieje w naszym życiu nawet. Ale jeżeli błądzisz, jeżeli nie znalazłeś miejsca odpocznienia, które jedynie pochodzi od Boga, to idziesz, wydaje ci się dobrze, ale zmierzasz w kierunku zagłady, w kierunku śmierci, nie mogą odnaleźć drogi dla swojego życia. Nie mają celu. Właściwie. Bardzo często dla tych błądzących, dla tych szukających, poszukujących celu i sensu, z, znajdują się różnego rodzaju używki. Czy to alkohol, czy narkotyki, różnego rodzaju rzeczy. To mogą być tabletki. Wielu ludzi dzisiaj jest pod wpływem ciągłych środków. Amerykanie chyba w tym względzie brylują, jeśli chodzi o spożywanie leków. Błądzą. Szukają. Gdzieś indziej jakiegoś spełnienia i nie mogą, nie mogą znaleźć. Biblia tutaj wyraźnie mówi, nie mogli znaleźć drogi do miejsc zamieszkałych, i bardziej to odnoszę do pewnej sfery duchowej. Chociaż, jak mówię, jesteśmy pośród ludzi. Zapytajcie ludzi w blokach, gdzieś na osiedlach, jakże często są to ludzie, którzy żyją pomiędzy dziesiątkami i setkami innych, a są zupełnie samotni błądzący. I nie wiedzą dlaczego i po co, i dokąd, dokąd zmierzają. Nie mają tego, czego, co mogliby mieć takiego normalnego życia, pracy, rodziny, domu, dzieci, śmiechu, radości. Błądzą, szukają. Wiecie, przypomina mi to człowieka, który pewnego razu przyszedł do swojego ojca i powiedział: Ojcze, daj mi moją część. Ja sobie lepiej poradzę. Ja wiem, jak to powinno być w życiu. Drodzy, niedawno oglądałem taki, taką, taką, takie wydarzenie yy, autentyczne. Młoda dziewczyna, która chciała koniecznie znaleźć się na jakiejś zabawie, na jakimś przyjęciu rówieśników, podała środki nasenne swojej mamie, która już nigdy się nie obudziła, bo mama była chora na serce i te środki ją zabiły. Ona zrobiła to w nieświadomości. Ale wiecie, człowiek, który błądzi, człowiek, który szuka swoich dróg, człowiek, który myśli, że on doskonale, lepiej wie, jak to powinno wyglądać, a jego rodzice no, już mają 30 lat, to już prawie, że staruszki. On wchodzi w życie, on wie, jak to powinno wyglądać lepiej. Niż ci, którzy już zderzyli się z wieloma wydarzeniami, sytuacjami w życiu. I ten syn marnotrawny przychodzi i mówi, zaczyna błądzić. Ojcze, daj mi to, co mi się należy. I to jest ciekawe, że ojciec dał mu część przypadającą na niego. To jest niesamowita łaskawość Boga, że Bóg pozwala nam z pełnymi konsekwencjami podejmować nasze decyzje, i nie zatrzymuje nas wbrew naszej woli na siłę. Ja mówię, drodzy, że do nieba nie wejdą ludzie ciągnięci przez Boga. Tam wejdą ci, którzy pragną Boga, ci, którzy nawiązali z Bogiem społeczność, ci, którzy chcą Bogu służyć. Tam nie wejdą ludzie zmuszeni. Nikt nie jest zmuszony na potępienie i przeznaczony ani do zbawienia przeznaczony. Oto Bóg daje wolność, stawia oto kładem przed tobą życie i śmierć. Bóg mówi, obierz życie, abyś żył. Ale jeżeli obierzesz śmierć, masz prawo. Wiecie, to jest, to jest ta niesamowita dobroć, łaskawość Boga, niesamowita mądrość, że nikt nie może Bogu zarzucić, że ja, Boże, dla Ciebie żyłem, bo mnie zmusiłeś. Ojcze, daj mi, co jest moje. Oto Bóg dał Tobie i mnie, każdemu z nas, życie jako dar. Talenty, możliwości, każdy z nas jest czymś przez Boga obdarowany, jest szczególny i ma coś szczególnego do zaoferowania. Ale to jest coś, co pochodzi od Stwórcy i jest dane. Mogę to użyć dla Jego chwały, mogę to użyć dla siebie, dla różnych ziemskich celów. Oto wybór należy do mnie. I ten młody człowiek zaczął błądzić w swoim myśleniu: Mówi: Nie muszę słuchać Ojca, nie muszę już być uległy Ojcu, zrobię po swojemu. Ja wiem, jak życie powinno wyglądać. I była zabawa, i był alkohol, i były kobiety. I nagle odkrył, że znalazł się i to błądzenie doprowadziło go do, miejsc, do miejsca, gdzie wylądował przy świniach. Pas świnie. Pas świnie. Błądził. I nie wiedział, jak teraz trafić do miejsca zamieszkałego, czy w ogóle jeszcze. Wiecie, kiedy czytam o tym miejscu, do miejsc zamieszkałych, czy do miasta, jak mówią też inne tłumaczenia, od razu mi się przypomina Nowa Jerozolima. My zmierzamy do miejsca zamieszkania na wieki z Bogiem, bo wybraliśmy Boga. Ale On jest tam, stracił wszystko i cała jego mądrość, i to wszystko pieszło. I, i tu jest. Ta piękna rzecz. On zaczął myśleć. On zaczął się zastanawiać. On zaczął rozważać. I wpadł na genialną myśl, na genialną prawdę. Nagle go olśniło w domu mojego ojca. Nawet słudzy mają co jeść. Nawet ci, którzy służą, mają co jeść. Mają dach nad głową, mają się dobrze, a ja tu siedzę przy tych świniach. I nikt nawet nie da mi tego, co jedzą te świnie, muszę im podkradać tą paszę, którą one dostają. Wiecie, chodzenie na własną rękę. Chodzenie według własnego, myśli własnego serca, zepsutego serca. Doprowadza to człowieka do takiego miejsca, tragicznego miejsca, ale dzięki niech będą Bogu, że oni zaczęli myśleć. W tym psalmie czytamy, że oni zaczęli wołać do Boga. To jest niesamowite. Każdy z tych fragmentów mówi nam o tym samym. Byli bliscy załamania, dręczył ich głód i pragnienie, i wtedy w swej niedoli wołali do Pana. Wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia. Wiecie, gdyby Bóg był takim, takim jak my w naszych reakcjach, bardzo często my byśmy w ogóle nie odpowiedzieli. Ale w tym wołaniu i w każdym z tych wołań, które tutaj są opisane, jest coś szczególnego, coś ważnego, drodzy, bo to, że wołali, i ten młody człowiek, zanim przyszedł do Ojca, zanim zawołał jakby bezpośrednio do Niego, on przeżył coś wewnątrz, w swoim sercu. Tam złamane zostało jego serce. Wiecie, Biblia nam mówi i używa takiego słowa hebrajskiego naham, które oznacza westnąć, mocno oddychać, oznacza żal. Wiecie, człowiek, który nagle uświadamia sobie, że zrobił źle, że nie może obwinić tego, tamtego, mamy, ciotkę, wujka, żonę, męża, nie, nagle uświadamia sobie, że to on popełnił zło. I to powoduje w nim Błogosławiony smutek, żal. Nie żal nad konsekwencjami, żal nad tym, jak mogłem coś takiego zrobić, jak mogłem tak głupio postąpić, jak mogłem zlekceważyć ojca, jak mogłem zlekceważyć dom rodzinny, jak mogłem zlekceważyć to wszystko, co Bóg mi dał. Żal na Ham. Ten żal powoduje, że człowiek nie oskarża nikogo ale mówi to ja jestem winien to ja zgrzeszyłem zobaczcie na tą reakcję kiedy on przychodzi do ojca i on nie mówi ojcze ja tak zrobiłem ale tam nie ma ale nie ma gdyby bo gdyby ktoś tam coś nie on mówi ojcze ja kompletnie nie jestem godzien od tej chwili nazywać się Twoim synem. To jest żal, to jest skrucha, to jest złamane serce, gdzie nie oskarża innego, ale mówi: Nie jestem godny łaski, nie jestem godny tego, aby być Twoim synem. Bo przecież ja to wszystko. Tym wzgardziłem, zostawiłem, roztroniłem. I co, Ojcze, ja jeszcze na co mogę liczyć? Uczyń mnie jednym z najemników Twoich i pozwól mi być pośród najemników służących, bo synem już nie jestem godny. Ale ten psalm mówi: Niech wysławiają Pana, że jest dobry, że jest łaskawy, niech mówią. Ci, których wyzwolił, których odkupił, których wyprowadził z niewoli. I co, wie, co ojciec zrobił? Rzucił mu się na szyję, kazał go ubrać, umyć, ubrać w odświętne szaty. I mówi: mój syn powrócił do mnie do domu, zrobił wielką ucztę. Zabił, kazał zabić cielce, e, cielca i urządził wielką ucztę, bo dobry i łaskawy jest Bóg. Popatrzcie, ilekroć my błądzimy, ilekroć schodzimy z bożych dróg, ilekroć wydaje nam się, że coś potrafimy lepiej i nie potrzebujemy w tym wcale Boga. A później wychodzi tak jak wychodzi spustoszenie i nędza na naszych drogach. Nie ma pokoju, usta są pełne przekleństwa i gorzkości, i trzeba zatrzymać się w tym wszystkim. I trzeba pozwolić, żeby Słowo Boże i Duch Boży przeniknął nasze serce, abyśmy doszli do tego momentu, gdzie zostaniemy skruszeni złamani. Jego dobrocią, Jego łaskawością. Wiecie, diabeł robi taką rzecz. W takim momencie, kiedy człowiek uświadamia sobie, że zgrzeszył, że, że nie zasługuje na łaskę, że nie zasługuje na dobroć. I to jest fakt, nie zasługujemy. Ale diabeł mówi, widzisz, Bóg już cię nie przyjmie. Zbyt bardzo zgrzeszyłeś. Nie ma już dla ciebie możliwości. To jest jego, jego jedna z taktyk, które on stosuje wobec człowieka, aby człowieka jeszcze bardziej pogrążyć w poczuciu winy, izolacji, aby człowiek nie miał już żadnej nadziei. Drugą jego rzeczą, Kłamstwem jest to, nie możesz takim brudnym, takim grzesznym przyjść do Boga, musisz poprawić siebie i wtedy zyskasz łaskę w Jego oczach i będziesz mógł podejść do Niego. Są dwa kompletnie fałszywe poglądy. Ani jedna, ani drugie nie jest prawdziwe. Nic nie możesz poprawić. Po prostu Bóg wzywa Ciebie, tak jak ten syn marnotrawny przyszedł brudny, przyszedł śmierdzący, przyszedł z całym swoim upadkiem. Bo mówi ja już sobie nie poradzę. A ojciec go wziął i go odnowił, i Go przywrócił. Dał mu sygnet na rękę, aby na nowo miał prawo do jego majątku. Dał mu sandały na nogi aby był Jego synem, a nie jak niewolnik, który chodzi boso, czy sługa, który bo chodzi boso wobec swojego pana. Przywrócił go do godności, do synostwa. Drodzy, dobry i łaskawy jest Bóg. Nie chowa gniewu na wieki, ale pytanie jest jedno, czy moje serce, Twoje serce jest skruszone i złamane i pełne żalu tego, oto ja zgrzeszyłem, oto ja zawiniłem, ja nie zasługuję na to, ale ten żal i ta skrucha prowadzą mnie do tego, że wrócę do Ojca, przyjdę do niego takim, jakim jestem, a on ma moc mnie oczyścić, ma moc mnie odnowić, ma moc sprawić, że znowu będę mógł cieszyć się Jego obecnością. Obecnością. Wołali do Pana I kiedy czytam to a Kiedy wołali w swojej niedoli To wierzę, że wołali ze złamanym sercem Tak jak syn marnotrawny A Pan im odpowiedział Wybawił ich Wyprowadził ich I zobaczcie tam to słowo Boże mówi Poprowadził ich drogą prostą Wyzwolił z tego pognębienia Z tej rozpaczy, w której byli i doszli do miast zamieszkałych. Oto na nowo mogli cieszyć się życiem, tak jak Bóg zamierzył. Nakarmił spragnione dusze, a jej głód zaspokoił dobrami. Ileż razy błądzimy, ileż razy trzeba nam zawrócić. To jest to właśnie bardzo ważne słowo też w Starym Testamencie około 600 razy, mówiący o nawróceniu: Zawrócić do Pana. Zawrócić do Boga, zawrócić do posłuszeństwa Bożemu Słowu. Ale jakże konieczne i ważne jest, aby mieć ten smutek według Boga, ten żal, tą świadomość, że to ja zawiniłem, to ja zszedłem z Bożych dróg i to ja muszę się nawrócić i przyjść do Boga. Wołali do Niego. I Bóg usłyszał, i Bóg odpowiedział, i Bóg ich wyprowadził. Druga grupa ludzi jest chyba gorsza. Ci zbłądzili. Wiecie, człowiek, który błądzi, gdzieś tam daje się oszukać, sprowadzić na manowce. Ale tutaj ta druga grupa ludzi, to są ludzie bardziej świadomi tego co robią. Od 10. wiersza do 16. czytamy: serca Ludzi siedzących w ciemności i pogrążonych w mroku, związanych nędzą i żelazem, z powodu swego buntu przeciw słowom Boga oraz pogardy dla Rad Najwyższego. Upokorzył Mozołem, a gdy się potykali, nie miał im kto pomóc, i wtedy w swojej niedoli wołali do Pana a On wyzwolił ich z pognębienia, wyprowadził z ciemności oraz z gęstego mroku i skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, gdyż wyrwał wrota ze spiżu i połamał żelazne zasuwy. Niesamowita dobroć i łaskawość Boga, bo tu mamy niedoczynienia Ktoś, kto zbłądził, jak powiedziałem, dał się zwieść, oszukać. Tu mamy do czynienia z buntownikami, którzy jasno okazują nieposłuszeństwo, bunt wobec Boga, pogardę dla Rady Najwyższego, dla Słowa Bożego. Myślę, że psalmista tutaj oddaje to, co wydarzyło się w życiu Izraela i Judy. Właśnie w życiu ludu Bożego gardzili każdym Bożym słowem i ostrzeżeniem. W końcu wydał ich w niewolę do Babilonu. I tam byli skuci żelazem. I tam siedzieli w ciemnościach i w mroku. I wydawało się, że już nie wyjdą. I ktoś mógłby powiedzieć: Właściwie mają to, na co zasłużyli. Ale wiecie, łaska Boża, przychylność Boża. Jest to, że Bóg udziela nam tego, na co nie zasłużyliśmy. Oto także przychodzi taki moment, taka sytuacja. Ja myślę tutaj o, w tym momencie o, o, o proroku Jonaszu, który okazał bunt. Bóg mu mówi: pójdziesz do Niniwy i będziesz głosił tam sąd. Ale wiecie, jaki był cel i zamiar Boga. Żeby przez to zwiastowanie doprowadzić Liniwczyków do opamiętania, do żalu, do skruchy, do nawrócenia do żywego Boga, a co zrobił Jonasz? Po prostu zbuntował się. Zupełnie poszedł w innym kierunku. Drodzy, gdyż bunt podnieśli przeciw Słowom Bożym i pogardzili zamysłem najwyższego, taka jest ocena tych ludzi. Cała księga sędziów. Wiecie, to jest jak taki rollocaster. Szukanie Boga, nawrócenie do Boga, grzech, upadek, szukanie Boga, nawrócenie do Boga, grzech, upadek, i tak non-stop. Jak czytasz księgę sędziów. Jesteś zdumiony, jak lud Boży, zamiast słuchać słów Pana, oni lekceważą słowo Pana, lekceważą Boga i wołają do Boga o ratunek i pomoc. To nie jest raz. Wołają o ratunek i pomoc. Słuchajcie, gdyby Bóg nie był łaskawy i miłosierny. Gdyby nie, nie był łaskawy i miłosierny, nie byłoby możliwości powrotu. Oto za buntem człowieka kryje się jego pycha to zbuntowany człowiek okazuje swoją pychę, arogancję wobec Boga. Tak więc Bóg w swojej łaskawości nie chce zgubić też tych, którzy się buntują. Tym, którzy lekceważą, tym, którzy występują przeciwko Słowu Pana. Bóg okazuje cierpliwość i łaskawość i doprowadza do takiego momentu, żeby człowiek uświadomił sobie, że jeśli będzie w tym trwał, zginie, po prostu zginie, pójdzie na wieczne zatracenie, nie będzie już ratunku. Ale teraz jest czas, teraz jest możliwość, aby człowiek, człowiek zaw, zawrócił. Oto byli, siedzieli w ciemnościach, byli związani nędzem i żelazem że, i to wszystko spadło na nich po to, aby im uświadomić, że jeżeli dalej będą trwać w buncie, po prostu umrą w takim stanie, w takiej duchowej niewoli. Podobno na kadłubie Tytanika Wiecie tego niezatapialnego? Było napisane, ani Bóg, ani człowiek go nie pokona. Ani Bóg, ani człowiek. To była taka zarozumiałość. Nie wiem, sprawdzałem, bo różne, różnie tutaj się mówi, ale że coś takiego było napisane. Ta, ta duma, ta pycha tego, że oto, zbudowaliśmy coś. Nawet Bóg tego nie zatopi. Wystarczyła góra lodowa. Wystarczyła arogancja i pycha i zarozumiałość człowieka. Wiecie, jak pycha przychodzi przed upadkiem? Pycha zaślepia umysł. Pycha sprawia, że człowiek przestaje logicznie myśleć. Jest arogancki i wydaje mu się, że świat należy do niego. I że może bez żadnych konsekwencji robić, co mu się żywnie podoba ale tak nie jest. I znowu przychodzi taki moment, gdzie Bóg przemawia do tych zbuntowanych, do tych, którzy pogardzili Radą Najwyższego, upokorzył ich mozołem, a gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. Wiecie, to jest cudowne, znaleźć się w takim miejscu, że widzisz, że jest źle, narobiłeś bajzlu, bałaganu, wiesz, że nie jest dobrze, i nie ma znikąd pomocy. Nie ma znikąd pomocy. Wszyscy się odwrócili. Liczyłeś na znajomych, kolegów, przyjaciół. Nie ma nikogo. Nawet nie są w stanie ci pomóc, bo nie mają środków, możliwości. I człowiek tak, dochodzi do takiego krytycznego momentu. Gdzie teraz się zwróci? Jedni odwracają się jeszcze bardziej ku złemu i zatracają swoje dusze. I zatwardzają sumienie. Ale oni zrobili coś innego, kiedy On upokorzył ich Mozołem, gdy już nie było nikogo, kto mógłby im pomóc w tej sytuacji. Oni w tej swojej niedoli zaczęli wołać do Boga. Kochani, to jest coś cudownego. To jest najlepsza rzecz, jaką człowiek odkrył po upadku na ziemi. Modlitwa. Wołanie do Boga. Za Henocha ludzie zaczęli wołać do Boga. Do tej pory nie czytamy w Biblii, żeby ktoś wołał do Boga, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Ale on odkrył wielką tajemnicę, wielką prawdę. Oto człowiek może wołać do swojego stwórcy i ten stwórca obiecuje okazać łaskę i miłosierdzie, kiedy ma do czynienia. Ze skruszonym, złamanym sercem wołali do Pana swojej niedoli, a on wyzwolił ich z pognębienia, wyprowadził z ciemności oraz z gęstego mroku i skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. Niech wysławiają Pana Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Pokruszył żelazne zawory. Wypuścił jeńców na wolność. Drodzy, to jest ten, ta wspaniała, ten, ten wspaniały obraz, który, który możemy czytać, kiedy Jezus mówi: Duch Pana nade mną, aby mogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie. I w swoim ucisku wołali, a on uwolnił ich od trwogi. Słowo Boże wyraźnie mówi do nas, że każdy, kto by wzywał imienia Pana, będzie uratowany. A więc, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji i jesteś człowiekiem zbuntowanym, nie tylko błądzącym grzesznikiem, ale zbuntowanym grzesznikiem, pogardziłeś słowem Pana, ale teraz widzisz, że to było coś strasznego, niewłaściwego, i o to chcesz prosić Boga, aby On Ci przebaczył. To jest to miejsce, abyśmy zawołali do Boga. Ale znowu nie może to uczynić ktoś tylko za Ciebie. My możemy modlić się jeden za drugiego, ale modlimy się, abyś Ty sam osobiście zawołał do Boga. To Ty i ja musimy zawołać do Boga. Trzecia grupa ludzi opisana od 17 wiersza potracili rozum. I przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli, obrzydł im wszelki pokarm, stanęli na progu śmierci, i wtedy swojej niedoli wołali do Pana, a on wyzwolił ich z pognębienia, posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i ochronił przed całkowitym zniszczeniem. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, niech złożą dziękczynne ofiary, i niech z radością sławią Jego czyny. Mamy tutaj. Ludzi, którzy w, zamiast prawość wybrali grzech. Są to ludzie, którzy, jak bezrozumni, po prostu poszli za grzechem. Wybrali niewłaściwe rzeczy. Wiecie, że grzech powoduje duchową śmierć. Każdy człowiek, który rodzi się według ciała, niesie skażenie grzechem. Każdy. Nie ma ani jednego dobrego i sprawiedliwego człowieka w oczach świętego Boga. Każdy. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi słowo Boże. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Dlatego, że mamy tą od urodzenia grzeszną skłonność. Bardzo szybko odkrywamy, że chcielibyśmy wybrać dobre, ale okazuje się, że najczęściej wybieramy to, co jest niewłaściwe. Przyłapaliście się na tym, mówiliście: Ja już tak nigdy nie będę, ja już tak nie zrobię, ja już tak nie będę mówił. A za chwilę dokładnie to robiliśmy, czy mówiliśmy. Dlaczego tak jest? Bo grzech panuje w życiu człowieka i nikt z nas nie ma dość siły i mocy, aby się z tego grzechu wyzwolić. Potrzebujemy łaski, potrzebujemy mocy Bożej, potrzebujemy wykupienia przede wszystkim od naszych grzechów, bo przecież zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli nie będę wykupiony, to poniosę karę za mój grzech. Człowiek umarł i duchowo, i fizycznie, jak mówi Słowo Boże. To grzech sprawił, że człowiek utracił świadomość, kim jest. Dokąd zmierza? To grzech właśnie sprawia, że człowiek stracił świadomość istnienia Boga. Gdzieś tam wewnątrz raczej ludzie mówią: No, coś musi być, ktoś jest. Ale bardzo szybko gdzieś ta refleksja, ta myśl zanika, i człowiek biegnie, jakby. Na oślep swoim życiu żyje dniem codziennym, nie zastanawiając się nad wiecznością, dokąd zmierza. A więc wybrali niewłaściwe rzeczy. Kłamstwo, wulgaryzmy, wiele, wiele niewłaściwych rzeczy i poszli według swoich zapatrywań, stanęli na progu śmierci. Wiecie, grzech niszczy wszystko. Relacje, samoocenę. Grzech powoduje, że nawet wierzący, my wierzący ludzie mamy z tym problem. Bo diabeł chce za wszelką cenę pokazać nam, że jesteśmy do niczego, nic nie warci i tak dalej. To jest diabelski sposób. Diabeł niszczy człowieka w każdy sposób, okłamuje, oszukuje. I tu nie chodzi mi o to, żeby, żebyśmy się wywyższali jako ludzie. Ale wiecie, żeby miłować drugiego, muszę miłować sam siebie. Tak? Będziesz miłował bliźniego swego? Jak? Jak siebie samego. Zobaczcie, jaki jest wielki problem w nas. Jak grzech powoduje, że my nawet nie jesteśmy w stanie czasami zaakceptować samych siebie, miłować. Ten właściwy sposób, samych siebie. Patrzysz w lustro i mówisz: Nie podobam się sobie. Muszę zmienić tu trochę nosa, trochę uszu. Ale patrzysz głębiej, nie tylko w lustro, tam, głęboko w siebie, mówisz: Nie podobam się sobie. Ale kiedy jest odkupienie w Chrystusie, Bóg chce, żebyś zobaczył. Że jesteś stworzony na Jego obraz i podobieństwo, masz wartość, jesteś cenny, ale grzech to wszystko zamazuje, niszczy. Jak mogę okazać miłość do mojego brata, do mojej siostry, jeżeli mam pogardę wobec samego siebie? Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Muszę zaakceptować siebie. Powiedzieć tak, Bóg mnie wspaniale stworzył. Jestem Jego dziełem. On włożył we mnie. Może nie mam tego, co ma tamten, i tamta, i tamto, o, tamten. Ale Bóg tyle innych rzeczy włożył we mnie i chcę Boga za to uwielbić. Amen. Chcę Mu oddać chwałę. Kochani, musimy. Ten właściwy sposób popatrzeć też na siebie, abyśmy mieli więcej łaskawości i miłosierdzia wobec naszych braci i sióstr i bliźnich. Jakże będę miłował bliźniego? No tak, jak miłuję siebie. Jeżeli z siebie nie będę właściwy sposób traktował, to jak będę traktował we właściwy sposób innych? Ale grzech to wszystko zniszczył w nas tą samoocenę. Tą zdrową, trzeźwą, pełną pokory samoocenę. Oto mam wartość. Jak powiedziałem, chyba z 70-80%. Tak mówią też psycholodzy i sądzę w Kościele to jest to samo. Jest tak niska samoocena, świadomość tego, że mam wartość. Jest dużo kompleksów i tak dalej. Zdarzyło wam się kiedyś powiedzieć, że nienawidzisz siebie? Ale co mam powiedzieć? Jesteś zły na siebie? Czasami jestem zły na siebie za różne rzeczy. Muszę przyznać. Ale musimy mieć granice, musimy wiedzieć, że pewnych rzeczy nie powinniśmy przekrażać. Bóg nie chce, żebyśmy siebie nienawidzili. Bo wiecie, do czego to prowadzi? Diabeł to jest taka równia pochyła, to prowadzi nas do samounicestwienia. Tak? Tak to wygląda. Ale to jest grzech. Stracili rozum, przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli. Cierpieli fizycznie, cierpieli duchowo, cierpieli w swojej duszy. Bo grzech ograbił ich z tego właściwego spojrzenia na życie i naprawdę, na to, kim jesteśmy, co Bóg ma dla nas w Chrystusie. Stanęli na progu śmierci. I wtedy w swojej niedoli wołali do Pana. Wiecie, Bóg jest w stanie zmienić totalnie myślenie człowieka. Kiedy przychodzi Bóg do naszego życia, kiedy Bóg przychodzi do Twojego i do mojego życia, Bóg zmienia nasze wnętrze, nasz sposób myślenia. Zaczynamy cieszyć się życiem. Zaczynamy się podnosić, zaczynamy mieć chęć, aby coś zrobić dobrego dla Boga i ludzi. Nagle odkrywamy, że Bóg nam coś dał, że nie jestem ogonem, nie jestem jakimś kimś do pomiatania, ale jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo, aby być podobnym do Jezusa i odbijać Jego chwałę. Haleluja. Potracili rozum. Grzech zniszczył absolutnie wszystko. Samą świadomość Boga, jego świętości i dobroci, jego istnienia, grzech zniszczył relacje międzyludzkie, nawet w rodzinie, od sam, na samym początku już brat zabija brata. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? A później wszystko próbuje zatuszować, okłamuje Boga, siebie. Straszne rzeczy. To, co zrobi grzech. Kochani, jeżeli damy prawo, jeżeli pozwolimy grzechowi, jeżeli mamy tolerancję wobec tego, o czym Bóg mówi, że jest grzechem i nie rozprawimy się z tym, to ten grzech nas zniszczy. To ten grzech doprowadzi nas do zupełnie niewłaściwych reakcji, zachowań i działań. Ale mamy wybawiciela. Mamy tego, który powiedział, że nas wykupił od wszelkiego grzechu. On nas wyzwala od wszelkiego grzechu. Nie muszę być sfrustrowanym, pełnym złości, zazdrości człowiekiem, ale mogę wydawać owoc Ducha Świętego, jeśli pozwolę Bogu Jezusowi zamieszkać w moim sercu. Amen. Wołali do Boga, a on ich wyzwolił, posłał swoje słowo i uzdrowił ich. Uzdrowił ich duszę, uzdrowił ich ciało. Wiele z powodu grzechu ludzi po prostu cierpi, choruje nieuleczalnie czasami, bo grzech ich do tego doprowadził. Rak płuc, inne rzeczy. Ale kiedy zaczynamy wołać do Boga, On wyzwala nas od naszych grzechów i nie pozwoli, żeby grzech dalej panował w Twoim i w moim życiu i sercu. To może być zazdrość, to może być brak przebaczenia. Cokolwiek by to nie było, On nas z tego wyzwala. Halleluja. A później mamy czwartą grupę. XXIII wiersz. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, prowadzili handel na zamorskich szlakach, ci widzieli wielkie dzieła pana, jego cuda na bezkresnych głębiach. Oto wydał rozkaz: zerwała się wichura, podniosły się potężne fale, parli w górę ku niebu, pruli w dół w otchłanie. Ich dusze zastygły w przerażeniu. Zastygały, zataczali się i chwiali jak pijani. Ich mądrość poszła w rozsypkę. I wtedy swojej niedoli wołali do Pana. A on wyzwolił ich z pognębienia, uciszył wzburzone morze, uspokoił jego fale, ich ten spo, ucieszył ich ten spokój, uradowało to, że ich wprowadził do upragnionej przystani. Niech wysławiają Pana, jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą go w Radzie Starszych. Tak mocowałem się z tym fragmentem. Mówię, jacy to są ludzie. Jacy to są ludzie. Pan tutaj zesłał burzę, sztorm. Ludzie, którzy są, nazwijmy to współcześni biznesmeni, handlowcy. Ale odkryłem tutaj bardzo taką ważną rzecz. To nie jest. My wiemy, że burze w życiu człowieka przychodzą na tych, którzy należą do Boga i nie należą do Boga. Jezus wyraźnie naucza, że jedni budują na piasku, jedni na fundamencie, ale na jednych i na drugich przychodzą burze i sztormy i wichury życiowe. Przy czym jedni mając właściwy fundament, dostaną się, inni nie. No, przecież to są ludzie biznesu, ludzie zdolni, ludzie, którzy coś osiągają, odważni, bo pływają po morzach i oceanach. Ale to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, to są ludzie, ludzie, którzy bardziej ufali swojej mądrości, swoim umiejętnościom niż Bogu. Bo tu jest napisane tak. Ich mądrość, wiersz 27. Zataczali się i chwiali jak pijani, kiedy ten statek wychodził wysoko i wpadał spadał nisko, ich mądrość poszła w rozsypkę. Bóg rozprawił się z ich własną mądrością. Oni uważali, jesteśmy tak mądrzy, mamy takie umiejętności, że potrafimy zrobić takie rzeczy, że tutaj niepotrzebny jest Bóg. A Biblia nam mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Nasze zdolności, umiejętności, pozycja są darem od Boga. Są możliwościami danymi od Boga. I teraz kiedy znaleźli się i Bóg zesłał tą wielki sztorm i burzę, aby im uświadomić, że bez niego nie dadzą rady w swoim życiu. Potrzebują Boga w swoim życiu. I nagle uświadomili sobie Cała nasza mądrość, wszelka nasza umiejętność, nic nie jest w stanie nam pomóc teraz w tym krytycznym momencie. Kiedy Paweł, apostoł, znalazł się na morzu w pośród wielkiej burzy, gdzie nie, przez ile 14 dni nie widzieli słońca, ani księżyca, ani gwiazd. Tamci w swojej mądrości próbowali się ratować. O, opróżnili statek już ze wszystkiego. Powyrzucali, Biblia mówi wszystko, ale nie byli w stanie się uratować. Ale był tam jeden człowiek, który wiedział, co to jest modlitwa i co to znaczy należeć do Boga i ufać Bogu. I mówi: Przyszedł do mnie anioł Boga, któremu służę. I dał obietnicę, że nikt nie zginie. Statek się rozsypie, ale nikt nie zginie. I ci ludzie tam przypomnieli sobie o Bogu, który jest na niebie, który jest potężny, i zaczęli wołać do Boga. I nagle ukorzyli się, powiedzieli: Boże, wybacz. Wydawało nam się, że jesteśmy już tak mądrzy, potrafimy już tak wiele, ale bez Ciebie nie przeżyjemy tego. Jakakolwiek by to była sytuacja, drodzy, musimy wyznać, i powiedzieć, oto dzięki Bożej łasce, dzięki Bogu, jesteśmy w stanie iść dalej w swoim życiu, i w swoim fizycznym, i w swoim duchowym życiu, i powinniśmy Boga uwielbić i oddać Bogu chwałę. Ostatnia rzecz, którą chcę wspomnieć, kiedy rozmyślam nad tym psalmem 107. Zwróćcie uwagę, tu jest napisane tak. To tak na koniec do mnie wczoraj, przedwczoraj. Niech wysławiają Pana Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Niech złożą dziękczynne ofiary i niech z radością sławią Jego czyny. I to niech wysławiają Pana Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich powtarza się w każdym w każdym fragmencie tego psalmu, kiedy są mowa jest o tych różnych ludziach. Ja mówię, Boże, bo jak wam to brzmi? Niech wysławiają pana. Niech wysławiają pana. Moglibyśmy powiedzieć, przecież, panie, to powinno być naturalną rzeczą, że oni powinni oddawać ci chwałę i wielbić cię i dziękować, bo okazałeś cuda i wybawiłeś ich. Ale tu nie jest jako coś, co jest oczywistego. Tu Pan, tu Słowo Boże mówi: Niech teraz ci ludzie wybawieni, odkupieni. No tak, popatrzcie na wiersz drugi tego Psalmu 107. On tak właśnie się zaczyna: Niech to powiedzą odkupieni przez Pana, ci których wykupił z ręki gnębiciela. A zaczyna się: Wysławiajcie Pana! Ponieważ jest dobry, ponieważ jego łaska trwa na wieki, niech to powiedzą odkupieni. I przyszła mi taka refleksja, że Bóg wzywa teraz nas, wzywa ciebie i mnie do nieustannego uwielbienia i chwał i dziękczynienia, bo okazał wielkie cuda nad Twoim i nad moim życiem. Kochani, za każdym razem jest to wezwanie. To powinno być jakby naturalne. Tak jak tych dziesięciu trendowatych zostało uzdrowionych. Jeden przyszedł podziękować, a Jezus mówi: Ale gdzie jest dziewięciu? Tak ci, którzy są odkupieni dzisiaj na tej sali i którzy zgromadzamy się na nabożeństwach, co powinno być w naszym życiu? Niech wysławiają Jego łaskę. Niech ogłaszają Jego dobroć. Jakby Pan upomina się o to, jakby Pan wzywa swój lud. Oto okazałem łaskę, oto okazałem wybawienie. Oto nie, nie jeden raz zawiedliśmy, ale kiedy wołaliście, ja przyszedłem Wam na pomoc. Niech okazują łaskę. Chwałę za Jego łaskę. Drodzy, to jest jak napomnienie, jak wezwanie abyśmy nie milczeli w zgromadzeniu kiedy przychodzimy aby się modlić aby wzywać imienia Pana będziemy się modlić chciałbym żebyśmy powstali czy jesteś gotowy wysławiać Pana za jego łaskę i za jego dobroć czy nadal ben, będę milczał czy nadal będę składał na coś tam czy po prostu otworzę usta, aby wielbić, aby ogłaszać, aby mówić? Niech go wysławiają. A jeżeli potrzebujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo do tej pory swojego życia nie powierzyłeś, nie powierzyłaś Bogu, wołaj do Boga. Tak, w jakim stanie teraz jesteś, zawołaj do Niego. Poproś Go Jezu, przyjdź do mego życia, do mego serca. Rozpraw się z grzechem w moim życiu. Bądź moim panem i zbawicielem. Zwróćcie uwagę, że jeśli ty i ja nie odezwiemy się do Boga, on nie odezwie się do nas. Jeśli Ty go nie zaprosisz, on nie przyjdzie. Ale to musi być Twoje i moje pragnienie. Tak jak czy słuchaliśmy na początku. Nasze pragnienie, nasza modlitwa, nasze zawołanie, nasza świadomość, że jestem zgubiony i potrzebuję jego łaski, już nie będę więcej budował na własnej mądrości, ale uznam, że w jego oczach cała moja mądrość jest głupstwem wręcz. Głupstwem jest głupotą polegać na sobie samym, na swoich osiągnięciach, uczynkach, zdolnościach. Bo przecież w Jego świętych oczach jestem zgubiony i grzeszny, a tylko On może przebaczyć, tylko On może mnie wyzwolić. Chciejmy błogosławić Pana teraz. Chciej wysławiać Pana tam ze swojego miejsca, chciej podnieść swoje serce, swoje ręce, chciej błogosławić Pana. Chciejmy to teraz czynić, drodzy. Czy jesteś Bogu za coś wdzięczny, co On czyni w Twoim życiu? Oddajmy Bogu chwałę. Panie, tak wielbię Twoje imię i dziękuję Ci za dobroć i łaskę Twoją. Dziękuję Ci za zbawienie Twoje, za cierpliwość względem mnie, Boże. Dziękuję Ci za dzień nawiedzenia, w którym mogłem moje życie oddać Tobie. Dziękuję Ci za łaskę i zbawienie, Panie. Niech będzie uwielbione, i wywyższone Twoje imię. Amen. Hallelujah. Chwała Ci Jezus.